Dzień dobry Państwu, witamy Was z Robertem Lipińskim w drugim sezonie naszego podcastu Przestań wreszcie sprzedawać. Czołem Robercie. Czołem Tomku, witam wszystkich. Słuchajcie, postanowiliśmy w drugim sezonie nieco zmienić konwencję, w której będziemy rozmawiać, a mianowicie zaproponujemy Wam nieco krótsze odcinki, ponieważ nie wszyscy docierali do samego końca, więc żebyście nie wychodzili z kina, skracamy filmy. Przypominamy też tym, którzy jeszcze nie wiedzą, że książka pod tytułem Przestań wreszcie sprzedawać. Jest już na półkach, w przeróżnych księgarniach oraz w internetach, więc gorąco zapraszamy i zachęcamy do zanabycia tej fantastycznej pozycji sprzedażowej. A po co? Ano po to, żeby o tej sprzedaży wiedzieć więcej, ponieważ Robert w tej książce zawarł wszystko to, o czym mówimy tutaj, i jeszcze dużo, dużo, dużo więcej. Zapraszamy na zakupy. Dobra, koniec części reklamowej o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, a mianowicie dzisiaj będziemy porównywać trochę starą i nową szkołę sprzedaży. Onegdaj było tak, że zamykanie sprzedaży to najważniejsza z części tejże sprzedaży, ponieważ najważniejsze to to, żeby na kontrakcie pojawił się podpis naszego klienta. Zresztą nawet Alec Baldwin w znanym filmie Glen Gary i Glen Rose wygłosił niesamowitą przemowę do, motywującą do swoich handlowców, przemowę tę podlinkowujemy gdzieś tutaj, mówiąc im, że no, powinni w zasadzie mocno skupiać się na podpisywaniu kontraktów i na niczym więcej. Nawet zrobił taką metodę ABC: Always be closing. Zachęcamy do obejrzenia filmu. Natomiast, gdy rozmawialiśmy sobie przed tym odcinkiem z Robertem, to Robert mówi, że to nie do końca tak jest, że najważniejszy jest ten podpis na kontrakcie. A ja się z tym, drodzy Państwo, nie zgadzam, bo bez podpisu na kontrakcie nie ma kontraktu. Robercie, jak ty to widzisz? Chyba już prawie wszystko opowiedziałeś. Nie wiem, zastanawiam się, co dodać. To ten krótszy. Wiadomo, że kontrakt musi być podpisany. Natomiast kluczowa jest według mnie droga, która prowadzi nas do podpisania kontraktu. I mhm. w tym, co ja nazywam, przestań wreszcie sprzedawać. Podpis na kontrakcie jest skutkiem ubocznym. Można powiedzieć, albo wynikowym pewnych działań, które następują wcześniej. I teraz, żeby było krótko i konkretnie. We wspomnianym filmie, o którym powiedziałeś, Alec Baldwin mówi o metodzie ABC, always be closing, czyli jak Wszyscy doskonale to rozumiemy. Chodzi o to, żeby zawsze dążyć do zamykania, do, zawsze być tym przygotowanym na zamykanie. No i co to powoduje? No, powoduje takie podejście mniej więcej tyle, że sprzedawca, słysząc taką mowę motywacyjną, właśnie odsyłamy jej do niej, bo warto jej posłuchać w całości, bo często ten, to podejście ABC. Również z takimi mowami motywacyjnymi się wiąże. Sam byłem świadkiem podobnych kiedyś, jeszcze dawno temu, pracując w korporacjach, gdzie sprzedawca po wysłuchaniu takiej mowy, i będąc przekonany, że to jest dobra metoda, już na wejściu jest closing. Jest zamknięty na, tak naprawdę na wszystko poza tym, co chce zrobić. No i to nie jest dobrze. Ja sobie długo o tym myślałem. Najprościej jest oczywiście powiedzieć, że coś jest złe, coś jest dobre. Natomiast trudniejsze jest powiedzenie, jak mogło być inaczej, i, i, i konkretnie, jakby podanie takiego dobrego przepisu na to, jak mogło być inaczej. Więc ja pomyślałem, że to ABC jest fajne. Jako y, trzy litery, bo to jest... Za, początek... Zaczekaj chwileczkę, jeszcze bym się cofnął trochę do tego, y, co powiedziałeś, a mianowicie, że to ABC schoolowe jest nie najlepsze. Chciałbym trochę pogłębić, mimo, mimo że mamy krócej gadać. Temat, dlaczego dążenie do podpisania kontraktu za wszelką cenę jest złym podejściem, nie? bo mówiłeś, że idzie taki człowiek, trochę parafrazuje, po trupach do tego podpisania, prawda? Natomiast zabawa polega na tym, żeby jednak do tego podpisania dojść, ale nie po trupach. Tylko powiedz, co tam się może takiego wydarzyć, gdy patrzysz tylko na podpisanie kontraktu, nie? bo o tym trochę rozmawialiśmy. Tak. No więc nie wiem, czy pamiętacie, ale w którymś z odcinków mówiliśmy o czymś, co nazwaliśmy, albo nie mówiliśmy, to powiemy, profesjonalnie wywalone. Ja sobie też gdzieś tam stosuję takie podejście i do niego zachęcam. Jeśli sprzedawca jest spięty i zorientowany tylko na zamknięciu. To tak naprawdę przestaje być dla niego ważny cokolwiek innego. Mhm. Czyli przestaje być otwarty na słuchanie klienta, na zadawanie pytań. On jest zorientowany tylko i wyłącznie na tym, żeby ten kontrakt podpisać. Po drugiej stronie jest klient, który to widzi, czuje, rozumie i jest na to przezroczysty. Jasne. Znaczy, dzisiaj jest to już według mnie szkoła mega, mega nieskuteczna. O, skuteczność to jest jedna rzecz. Wiesz, co ja jeszcze obserwuję, jedną rzecz okazywana Przeciw Przeciwstuteczna, ja bym powiedział, nawet przeciwstuteczna. Nawet, nawet chodzi mi jeszcze o jedną rzecz, a mianowicie, jeśli jesteśmy skupieni tylko i wyłącznie na domknięciu tego procesu sprzedaży, właśnie nie procesu, tylko domknięciu sprzedaży, to wykorzystujemy wszelkie możliwe metody, łącznie z metodami niezbyt, nazwijmy to, uczciwymi, z mocną manipulacją, ze sprzedawaniem klientowi. Nawet tego, czego wiemy, że nie będzie potrzebował, coś, czego mu, coś, co mu się po prostu nie przyda, i będzie ostatecznie niezadowolony. Nie? Czyli oprócz tej przeciwskuteczności mamy też działanie takie no, średnio moralne, można powiedzieć. Zgadzam się w pełni, a wynika to też z tego, że sprzedawca jest pod presją, więc robi wszystko, żeby zrealizować ten cel, który, który został mu założony. No i teraz jak można do tego podejść inaczej? Tak jak powiedziałem, droga jest istotna, i wspomniałem o tym, że ABC jako koncepcja, czyli pierwsze trzy litery alfabetu, czyli coś, co jest podstawą, jest fajne. W związku z tym zastanawiałem się, jak to można zmienić. No i biorąc pod uwagę wszystkie moje doświadczenia, które też opisałem w książce, wynikające zarówno z tego, jak wcześniej pracowałem, jak i z metody, które stosuję, pokazało mi, że to C można zmienić. Czyli można być always B, tylko nie closing. I ja tutaj proponuję taką literkę, nadal literkę C, ale słowo curious, czyli ciekawy, ciekawski, Wydaje po prostu mi, zainteresowany jest... tą drugą osobą, no nie? Tak. Always be curious. I teraz to jest według mnie całkowicie game changer. Znaczy, to jest o 180 stopni zwrot. Dlatego, że jeżeli jesteśmy nastawieni na closing, to nie jesteśmy nastawieni na to, żeby robić cokolwiek innego niż dążyć do, do podpisania kontraktu różnymi metodami, o których mówiłeś. Jeżeli w głowie ustawimy sobie mindset czy sposób myślenia, że mamy być, naszym celem jest być ciekawskim, bądź zaciekawionym, bądź zainteresowanym tą drugą stronę, stroną to od razu nasza, całe nasze ja jest nastawione na zadawanie pytań, na wyczulone słuchanie, na dopytywanie, na takie empatyczne wczucie w to, co po drugiej stronie u klienta jest. Jeśli tylko na to się nastawimy, no to właśnie o tym mówię, że to będzie droga do podpisania kontraktu, tylko na trochę innych warunkach, być może lepszych dla nas albo z dużą dozą prawdopodobieństwa lepszych dla nas, bo klient nam zaufa, klient będzie czuł się wysłuchany, zaopiekowany, a niekoniecznie... Naciskany do tego, żeby kupić. Dołożę jeszcze od siebie tyle, że klient zadowolony będzie bardziej skłonny polecić nam, swoim, nas, swoim znajomym. Dobrze, że o tym wspomniałeś, bo teraz jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, że to słowo curious, to zaciekawienie, ono, jest, ono działa, działa i powinno działać w obie strony. To znaczy mhm. po tym spotkaniu, kiedy my jesteśmy zaciekawieni klientem, powinniśmy wzbudzić jego zainteresowanie nami. Mhm. Jeśli takowe mhm. wzbudzimy, to będzie chciał z nami dalej rozmawiać. Także, w ten sposób relacja z klient nasz pan zmienia się, klient nasz partner, a to jest to, czego oczekujemy i o czym mówimy. Nie? Okay, I jeszcze jedna dobrze. kwestia, czyli gdy obejrzycie sobie nasz poprzedni sezon, to... Wyjawia się w, z, z tych opowieści pewien proces sprzedażowy, no nie a jeśli, jeśli podchodzimy do tego metodycznie, czyli tak jak Robert opowiada, no to jest po prostu pewien proces sprzedaży. I tutaj być może wyników nie ma pierwszego dnia, no bo tych spotkań samych z siebie jest trochę więcej, jeśli na pierwszym spotkaniu nie zamykamy sprzedaży, to chwilkę trzeba się postarać, tak? Czyli wykazać tę ciekawość w, w odniesieniu do klienta, no i przytrzymać ten proces sprzedażowy za, za gębę. Natomiast. Amerykanie mają takie podejście: trust the process. Nie? I to dotyczy zarówno sprzedaży, jak i wszelkich innych elementów. To tak samo, jak pójdziemy na siłownię pierwszego dnia wyników nie będzie, drugiego i trzeciego prawdopodobnie też. Dopiero po większej liczbie powtórzeń okaże się, że, że to ciało nam się zmienia. Tak samo nam się będzie zmieniała sprzedaż, relacje z klientami, no i ostatecznie wyniki na koncie, czego ona? Wam i nam i wszystkim życzymy. Oczywiście, always be curious. I przestań wreszcie sprzedawać. Tak jest. Słuchajcie, zamykamy temat na dzisiaj. Obiecaliśmy szybciej, będzie szybciej. Na zakończenie oczywiście prosimy Was gorąco o wszelkie udostępnienia, lajki i komentarze. A w komentarzach jesteśmy bardzo ciekawi, jak podoba Wam się nowa, krótsza i miejmy nadzieję, bardziej do rzeczy formuła. Oczywiście zapraszamy też do zakupów książki. Tak, to nieustannie. Na koniec to hashtag Przestań też się sprzedawać. Tak jest. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia przy do kolejnym zobaczenia. odcinku kolejnego sezonu. Cześć. шесть